Witaj, myszki, z tej strony Trawl, w kolejnym odcinku Shadow Man 4 na modyfikacji Case Redux jako Kreta Byzantium Empire. Tak się nazywa to. Powoli się przyzwyczaiłem do tego, że chyba powinienem nazywać tę serię Kreta, dlatego że ciągle zmieniałem nazwę. I tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, że dopiero go zacznę, kiedy coś ciekawego się zacznie dziać. Po pierwsze, nie mamy kompletnie paliwa. Więc trzeba zwiększyć import. Ok, aż tak dużo chyba nie potrzebujemy. Dobra, póki mamy na plusie, to znaczy, że jest ok. I już się przygotowała nam rozkaz, jeżeli chodzi o atak. Więc możemy wypłynąć i spróbować tutaj przebić się. No, próbowałem, że tak powiem, w wcześniejszym save'ie i lepiej szło, więc coś, że tak powiem, lepiej się tutaj przygotowali, więc tak, jeżeli się nie udało, no to wracajcie i będziemy robić od początku, na to wygląda, wow, więc w takim razie w międzyczasie sobie poczekamy na to. Zawsze mógłbym wgrać tego save'a, ale zobaczymy, czy będzie. Jeżeli nie będzie tego, no to wtedy wgram tego save'a, bo dosłownie włączyłem i tam wszystko było ok. Myślę, że przez to, że po prostu wgrałem ponownie save'a, to się gra po prostu. Wiecie, po tym dywizje zmieniają i zapewne się ufortyfikowali. Ale w międzyczasie my sobie tutaj zbieramy. Jeżeli chodzi, to nie mam super equipment na artylerii. Ogólnie nie mamy dywizji, właśnie mamy ten Greek Marines. Czy w ogóle to jest jakiś sens tutaj ich? Na razie wyprodukujmy, może coś pójdzie. Tutaj wysłałem im wszystko, co mogę. Support equipment. Nie wyglądają na jakieś mega dywizje. No, może lepiej je jakoś je po prostu dobuduję tutaj. I jak sami widzicie, kiedy nam się nie udało, naszym sojusznikom się udało. Jej. Tak naprawdę to jest wojna już na wykończenie, bo chodzi o to, że nasi wrogowie mają bardzo, ale to bardzo słabo sytuację w powietrzu. Tutaj wysyłam, ja po prostu niszczę im to. Tutaj oni nic nie mają do obrony. Ja po prostu letam samolotami i niszczę ich bombowce. A jeżeli chodzi o marynarkę, to nawet oni nie wystawiają. Tutaj się zdesantowali. No niestety na naszą niekorzyść mamy jeszcze trochę czasu. Ale nasi sojusznicy kompletnie tutaj się zdesantowali. Mają port, więc aż tak źle nie jest dla nich. Tutaj widzę, że się jednak nie ruszają nasi przeciwnicy, więc to jest trochę, nie powiem, denerwujące. Okej. Wow. Ja zawsze się dziwię, jak to się dzieje, że jak ja coś zaczynam nagrywać, to oczywiście na zewnątrz musi być najgłośniejszy pora dnia. To nawet, wiecie, to u mnie nie jest coś takiego, że o tej porze to tam jest głośno, o tej porze to pies czeka, o tej porze w ogóle. Nie, zawsze gdy zaczynam, to zawsze musi być głośno. Musi zaczynać być głośno. O, i się okrążyli kupi. A my mamy jeszcze 20 dni, dlatego niby mogliby się wydostać. Bo mają kompletnie zieleń, ale nie powiem, trochę słabo to wygląda. A może się wydostaną? No nie, bo ciągle ich trzymają. Potrzebują chwili wytrwania. Nasi sojusznicy zaczęli się desantować, więc my możemy włączyć. Oj, przestali się desantować, super. Więc jak sami widzicie, jest znakomicie. No. W ogóle większość naszego political power przechodzi dosłownie do Brytyjczyków, bo my ich tak boostujemy. Brytyjczycy, no niestety nie powiem, słabo u nich to wygląda.
Syndykaliści, o mój Boże, oni coraz większy są. Oni, żeby pozbyć się syndykalistów, to chyba muszą gdzieś tutaj chyba zrobić. I się dopiero wtedy pozbywają nieco tych syndykalistów. Tutaj też. Ale to dużo muszą porobić, więc naprawdę. Włączmy sobie to, to jest akurat na tym modzie jeszcze OP. I możemy sobie tutaj zrobić. Ok, jak to wygląda z fabrykami? Mamy wolne fabryki, można by było je wysłać na samoloty. Bardzo chętnie. No i niestety nasi sojusznicy... Jak to niektóre dywizje nie są na miejscu? A, bo wyruszyły. Dobra, i teraz próbujemy. I lepiej to wygląda kompletnie. Jeżeli co, to jeżeli się to nie uda, no to mamy jeszcze Marines. Jeden z najważniejszych jest ten, bo tutaj jeżeli się zdesantujemy, to nawet ok, ale jeżeli się... Ok. Dobra, zdesantowaliśmy się. Niech ta... Jak wy się tutaj teleportujecie? Dosłownie się teleportowaliście jakby. Mamy problem, bo dosłownie nie mamy organizacji w dywizjach. Kompletnie nie mamy organizacji w dywizjach. No właśnie. Wiecie co? Ja po prostu może wgram tego save'a. Save ten. Bo dosłownie się taki piękny mi desancik poszedł. Taki piękny. Szkoda, że nie nagrywałem go wtedy. Bo dosłownie to zrobiłem coś takiego, że mi od tyłu weszli. O, jak sobie widzicie. Od tyłu mi weszli i tutaj już wszystko miałem. Tutaj w ogóle jest kompletnie dobra obrona. Więc... O, myślę... Chociaż nie, jeżeli mamy tam sojusznicze samoloty, no to nie będę wysyłać. Jak sami widzicie, to jest najlepiej wyglądający desant. Okej. Więc może sobie coś tutaj... Mamy tutaj do ataku, więc weźmy sobie. Tutaj niestety nic nie mamy. Oczywiście cofnąłem się trochę w czasie, więc... Tutaj znowu trzeba będzie odpalić. No ale... No... 650 dni to my ich pokonamy, więc... Więc tak naprawdę możemy zwiększyć produkcję naszych dywizji. Może jeszcze 3 pancerne sobie weźmiemy. Dobra, jak to wygląda? Bo tutaj mi trochę dużo armii popłynęło. I ja muszę sobie je zwrócić. Okay, więc na razie sobie tutaj niech atakują. Nie mam jakiegoś większego problemu, tutaj się zajmują tym. Póki oni sobie, że tak powiem, grindują na nas, no to mnie to nie obchodzi, bo ja też dostaję za to doświadczenie. A tak naprawdę te dywizje no bardzo mi, że tak powiem, podobałyby mi się jako desant tutaj. Bo przecież tutaj w ogóle nic nie mają. O, właśnie. Nasi sojusznicy się zdesantowali, w sumie na to czekałem. Tutaj część dywizji możemy sobie wziąć, nie jest nam potrzebne. Tutaj zauważyłem, że dużo dobrych generałów zostało zamienionych w Feldmarszałów, ale to wiadomo, że to jest AI. Tak naprawdę możemy już zacząć puszować. No i jedyne komunistyczne państwo na świecie przestaje istnieć. Wow. Ale to smutno zabrzmiało. No, dosłownie, to są jedyni komuniści na świecie. Bo obojętnie, można jeszcze uznać, że ci, że niby są, no ale... Tak naprawdę to nie. Jeszcze tutaj gdzieś można sobie poszukać jakiś... nie wiem co to... W ogóle...
oni wywołali wojnę z częścią Antanty? Nie, z Antantą? No tak, wywołali wojnę z Antantą, ale ja mam ten błąd graficzny. Okej. Okay. No więc się przebijamy. To też będzie dla nas dobrze, bo jeżeli tutaj będziemy mieć marionetkę, co nie sądzę, że będziemy mieć marionetkę, ale jeżeli tutaj będziemy mogli, możemy trochę, że tak powiem, otworzyć nowe fronty. Tylko musimy mieć oczywiście więcej, jeżeli chodzi o te dywizje. Tutaj się wszystko buduje. Jak to wygląda z tym? Możemy więcej do tego dać. No i Iliria pada. Szkoda, że się na odcinku nie udało tego pokazać, ale to było piękne dosłownie. Taki piękny desancik, który wszystko pokonał. Dobra, wy już nie róbcie desantu, bo wy możecie tutaj przyjść dosłownie i pomóc zdobyć z powrotem tereny. Dobra, pytanie jest takie, my tam dostaliśmy dużo claimów. Jak wyglądają nasze granice z tymi claimami? No, mamy tu, tutaj mamy coś. Tutaj mamy, no tutaj już nie mamy. Tak naprawdę mamy dosłownie claimy. Okay, jak to wygląda? Wygląda, że ładnie. Więc możemy wysłać. Wszystkie macie normalny atak? Dobra, macie normalny atak. Nie chcę im na force ataku wysyłać, bo to mi się kompletnie nie opłaca. Podoba mi się, że w odcinku chyba 3 razy to robię, albo znaczy się ogólnie, ja już kilku. To jest mój jak kolejny raz, kiedy włączam te badania, więc mnie trochę bawi to. Dobra, lepsze Marines, bo i tak później będziemy sobie je robić. A tutaj widzę, że nasi tutaj jakoś nie idzie. Szczerze bym sobie nieco bardziej te fronty sobie porobił, ale widzę, że obciążyliśmy. Póki możecie, to zróbcie to. Dobra, w takim razie was nieco ściepciajmy i dajmy, żebyście zaatakowali tutaj. Tak naprawdę to już jest koniec wojny, więc chyba wchodzimy właśnie do stolicy, więc to nie jest jakieś osiągnięcie. A i teraz Belgrad jest ich stolicą. Trochę śmieszne, ale wojna. Okay. W ogóle macie jakieś samoloty? Tutaj chyba już nie macie. O, tutaj jest lotnisko. Dobra. Przejmujcie je. No, już padają kompletnie, więc zostali odcięci. Większość została odcięta. No i puszujemy ich. Czy coś tutaj jest do zrobienia? Możemy Special Forces nieco naprawić. Tutaj nasze dywizje mają Dzień Niepodległości. Idealny dzień pokazania, jak my obchodzimy ją, atakując inne państwa. Okej. Okay. Mamy już możliwość zaatakowania ich? Nice. Możemy ich zaatakować. Dobra. W takim razie kończymy z nimi. Będziemy atakować tamtych. Tylko, tak powiem, jeszcze tutaj rozciągnijmy rozkaz. Bo potrzebujemy o wiele więcej dywizji, więc więc atakowanie, że tak powiem, tych, jak oni się nazywają, Austriaków nie ma sensu. Oni się kompletnie obunkrowali, ci Czesi. A my musimy się tutaj przedostać przez nich. Mamy kontrolę powietrzu totalną. To jest szczerze inny region.
A nasze dywizje, no one się powoli tworzą, tylko że jest problem z jakimiś zestawami sprzętu. Pytanie jest, co się stało? A, bo część dywizji po prostu sobie uciekła stamtąd. Nie pamiętam o tym, że mam ten rozkaz. Ale i tak dobrze, bo widzę, że jest problem. Tak naprawdę wy możecie pójść na ten front. Tak, ten front. Was to zobaczymy, co będzie po tym. Póki co nie ma jakiegoś problemu. Teraz przeciwko komu wypowiedzieliście wojnę? Niemcom! Super! Super, Francuzi! To jedno państwo, które mieliście nie wypowiadać wojny. Wypowiedzieliście ją. Brytyjczycy dołączą? Tak, dołączą. Chodzi o to, że Reichspad jest dosyć duży. W ogóle Russian Empire, Roman I. Wcześniej był ten Wilhelm, co było śmieszne, ale widzę, że zmienili się. Tak, bo w ogóle dopiero później się zorientowałem, że tutaj jest taka ścieżka ukryta. Że Wilhelma można. Ktoś zrobił taką kiedyś serię. Fajna była. Ara, przyjmijcie ten Belgrad. Wiem, że to jest białe miasto, no ale nie jest aż takie trudne do zdobycia go. I dosłownie większość naszych sojuszników. What the heck? Większość naszych sojuszników stąd uciekła. Na szczęście to jest koniec. Dobra. Okej, więc tak. Przejmujemy oczywiście waszą marynarkę. I przejmujemy wasze państwo. Tak w skrócie. Okej. I co to jest? Occupied State. No. Ale już my zostawimy sobie to. Wy idźcie tu, bo już możemy zaatakować ich. Więc zaatakowali Jemen. Jemen nie jest z nami. Jest przeciwko nam, dokładniej. Ale jak mówiłem, Francuzi postanowili, że wywołają kolejną wojnę. I znowu Francuzi. Ej. Nawet Maroko nie potrafią ogarnąć. Francuzi znowu spowodują, że Hiszpanie umrą. Hiszpańska armia nawet się nie odbudowała po wojnie. Brytyjczyków też się boją, że oni zostaną pokonani z łatwością, więc. Dobra. Na razie się zajmijmy tym, czym możemy się zająć. Czyli tutaj tymi dywizjami. One to są dywizje jakie? One dołączały do tego rozkazu. Okej, na razie niech się zajmą tutaj pilnowaniem. I tak jest bez sensu, bo większość tych wysp nie jest jakieś, że tak powiem, ważna. Okej. Która jest? Dobra, jeszcze jest czas na to. Patrzę, co jest. O tak, nawet nie musimy nic robić. Słowenia. Tak, wyzwolimy ją, bo tutaj ta reszta to jest nasza. Czy to jest Kornie? To jest Occupied. Ale jako, że to jest Claim, no to nic nie powinno teraz robić z tym. To jedyne, co w tej grze dobrze działa. Okej. I możemy wypowiedzieć wojnę. No i puszujemy. Tak naprawdę już powoli mamy dużo dużo samolotów, które można jakoś wykorzystać. Co się dzieje, że tam nie mogą? A, nie mogli dlatego, że że tak powiem, łatwo się nie poddają, ale to są słabe dywizje arabskie. Pamiętajcie o tym. To nawet nie jest jakieś wielkie halo, że ja tutaj ich tak porobiłem.
Okej, 15 czy 10 chyba powinno być. 15. Nie. 20? Co im to, co tak zżera, że... Coś kompletnie zżera nam to całe. Czyżby nasza marynarka? Ja chciałem marynarkę, czasami się psuje to, więc... No, nasza marynarka nam zjedła. O, ma ślus. Więc tak, potrzebujemy większość tych fabryk z powrotem. Okej. Tutaj potrzebujemy konwoi, żebyście nam dostawali. Tak, większość z tych stracimy, dlatego że to jesteśmy w Entencie. No ale w pewnym momencie będziemy musieli im pomóc. Wiem, że to będzie bardzo trudny moment, ale trzeba będzie pomóc naszym sojusznikom. Ok, więc tak, w międzyczasie my się tutaj zajmijmy tymi sprawami, co możemy zrobić. Już nawet to będę robił. Możemy lepsze czołgi zrobić, o, to mi się podoba. No i tak, prawie przeszliśmy teren, znaczy się przeszliśmy ogólnie teren Syrii. Przeszliśmy część Iraku, wchodzimy teraz do Arabii. Jemen w ogóle powinien nam dziękować za to, że im po prostu pomogliśmy, bo inaczej to po prostu byłby i leżał. Muskat też, znaczy się, mogę dołączyć do waszej wojny? To jest Attacker, This Land United, nie, to nie jest to. Nie. Nie. Bo chcą mnie do tej wojny z Jemenem, to od razu chcą do Rajs Paktu, ale z Rajs Paktem mam taki jeden problem, że kompletnie się tutaj. Francja w ogóle to przyjmie. Kompletnie się tutaj nie przygotowali do tego, więc na razie nie chcę jakoś się dołączyć do tej wojny, bo jak mówiłem, każde dołączenie do takiej wojny oznacza, że oni coś będą chcieli ode mnie bardzo, ale to bardzo dużego. Dobra. Więc tak, w międzyczasie niech się nam produkcja zwiększy. Super wojna, co? Dosłownie musimy przejmować tylko punkty zwycięstwa, bo kompletnie, ale to jest takie. O, to jest takie totalnie ach. Dobra. Potrzebujemy budowę. Teraz budujemy więcej fabryk cywilnych. Ogólnie jak to wygląda z kolejnymi celami wojennymi? Możemy tak, Cyrenaica, French National Stealth, Lopa, Malta. Ale możemy też zaatakować tych. Mi się wydaje, że to byłoby dobre. Wiecie, wcześniej nas totalnie bulowali, że tak powiem, bo mieliśmy okropny, jeżeli chodzi o to, dywizję i flotę, ale teraz... Teraz jest inaczej. Teraz oni są w złym miejscu. My jesteśmy w tym lepszym. Uohohoho. Nie mieli floty. Nie cierpię was, nie mieliście floty. Jak nie macie floty, to po co cokolwiek robiliście? Tak, jakbyście w ogóle mieli jakieś prawo do tych terenów. Wszystko ja zrobiłem. Dobra. Więc tak, będę kończyć ten odcinek. Tutaj powoli będziemy się szykować. Bardzo chętnie bym się przygotował do tej wojny. Może nawet Marinesów zacznę produkować. Dwa rozkazy czy jeden? Właśnie. A nie, to jest inna armia. Więc ja tutaj się teraz nieco przygotuję wszystkie jednostki.
I później sobie rozpoczniemy wojnę. Zapewne z Włochami będziemy walczyć, bo jeżeli, że tak powiem, nie mamy zbytnio do roboty, no to z Włochami można powalczyć. A możemy jeszcze potworzyć tych oczywiście Marines, więc tak z 10 Marines możemy stworzyć sobie i będzie nawet wymagane to, jeżeli będziemy się teraz desantować na różne państwa. Więc tyle było z tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobał, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Był z Wami Treholm na Kaiserreduksie jako Bizancjum. Z Krety. To mnie trochę rozwala ciągle. Z Krety. No to cześć!